Macierewicz jest jednym z najbardziej wytrawnych manipulatorów, jakich mamy w polskiej polityce. Przyszłoroczna kampania, ona się już zaczęła. To będzie najbrutalniejsze starcie w dziejach III Rzeczpospolitej. PiS osłabł, to jest wyraźnie widoczne, jeszcze osłabnie. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie profesorze, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak słyszymy, w dalszym ciągu obóz władzy, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki przede wszystkim prowadzą krucjatę przeciwko Donaldowi Tuskowi, oskarżając go o to, że Rosja wzmocniła się tak naprawdę między innymi dzięki jego polityce. Mateusz Morawiecki, jak słyszeliśmy przed chwilą, przypominał o tym, że przytulał się jakoby Donald Tusk do Władimira Putina w dniu katastrofy smoleńskiej, ale zapomniał premier Morawiecki wspomnieć, kto się zwracał w trakcie kampanii wyborczej, bracia Rosjanie. A robił to właśnie Jarosław Kaczyński. Panie profesorze, czy to jest tak, że taka retoryka jest pana zdaniem skuteczna, jeżeli chodzi o odbiorców, o wyborców, o Polaków, którzy słyszą, że no tak naprawdę Putin jest mocny między innymi dzięki Tuskowi? Nie, oczywiście ona jest skuteczna w odniesieniu do wyborców Prawa i Sprawiedliwości wobec tego żelaznego elektoratu. Natomiast czy to jest dla tych wahających się wyborców, o których toczy się walka, istotne? Nie. I powiem brutalnie, dlatego że wyborcy w ogóle mają krótką pamięć w Polsce i rzadko kierują się kwestiami związanymi z polityką zagraniczną. Natomiast dzisiaj Donald Tusk mówi to, co powiedział właśnie w Poczdamie, gdzie bardzo wyraźnie apeluje do władz Niemiec i innych państw Europy Zachodniej o włączenie się w pomocy dla Ukrainy. I to jest problem dla PiS-u, bo PiS by chciał, żeby Tusk nie mówił tego, co mówi teraz, tylko żeby wrócił do swojej polityki rzeczywiście resetu z Rosją sprzed 2010 roku. Bo jest faktem historycznym, że między 2007 a 2010 rokiem Tusk próbował naprawić relacje z Rosją. I stąd są te wszystkie pokazywane nieustannie w rządowej telewizji filmy z jego z kolejnych spotkań z Putinem. Między innymi I to się właściwie skończyło po katastrofie smoleńskiej. Tutaj trzeba powiedzieć jasno, po raporcie Anodiny Tusk zrozumiał, że Putin go oszukał. I okej, PiS ma rację, kiedy mówi, Tusk dał się oszukać Rosji. Natomiast przedstawianie Tuska konsekwentnie przez kolejne lata jako rosyjskiego agenta jest po prostu surrealistyczne. Rosyjski agent, niemiecki agent, naprawdę człowiek wielu talentów, wydawałoby się, panie profesorze. Tak, znaczy on jest głównie jako agent niemiecki przedstawiany, natomiast ponieważ zdaniem PiS-u jest sojusz Berlina z Moskwą, no to siłą rzeczy, skoro jest agentem niemieckim, to jest też agentem rosyjskim. I powiem tak, no, żyjemy w kraju, w którym niestety po różnych stronach barykady różni jej uczestnicy coraz bardziej odrywają się od rzeczywistości, bo z drugiej strony mamy generała Pytla, byłego szefa kontrwywiadu wojskowego, który w głośnym wywiadzie dla Gazety Wyborczej przekonuje, że PiS z kolei jest największym sukcesem Rosji. No, mimo że ten PiS i rząd PiS-u wysłał kilkaset czołgów na Ukrainę i zdaje się, że te czołgi pomogły w tej kontrofensywie, którą Ukraińcom się udało przeprowadzić, to i tak uważa, że rząd PiS-u jest prorosyjski. Więc mamy do czynienia po prostu z obrzucaniem się wzajemnym ową prorosyjskością, co moim zdaniem jest kompletnie oderwane od rzeczywistości. Polska, jak się na to spojrzy z zewnątrz, jest obok Stanów Zjednoczonych rzeczywiście i Wielkiej Brytanii najbardziej proukraińskim i antyrosyjskim dzisiaj państwem na świecie. I to są twarde fakty. I warto, żebyśmy stąpali po ziemi, a nie dali się, że tak powiem, tym różnym, coraz dziwniejszym wypowiedziom polityków z różnych stron uwodzić, bo to nie ma sensu. Po prostu to są te zgrane emocje i to taki, powiedziałbym, bardzo prymitywny. Panie profesorze, a pan uważa, że Donald Tusk popełnił błąd, próbując naprawiać relacje z Rosją między rokiem 2007 a 2010? Czy wtedy był taki klimat, że rzeczywiście warto było podjąć taką próbę? Wie pani, ja uważam, że on nie popełnił wtedy błędu. Uważam, że udało mu się między innymi odblokować embargo na polskie mięso, co było ważne dla polskiego rolnictwa, bo w 2006 roku Rosja zablokowała, oczywiście pod pretekstami fikcyjnymi, skażenia tego mięsa, jakby import mięsa. Wtedy się udało zaangażować Unię Europejską w to i ostatecznie to embargo zostało zniesione. Taka zresztą była też polityka amerykańska, tutaj już nie mówię o polityce
polityce niemieckiej, przypomnę Barack Obama, polityka resetu z Moskwą, Tusk się próbował w to włączyć, ale to na przykład nie zmienia faktu, że Tusk zawsze był krytyczny wobec projektu budowy Nord Stream 2. Nie ma ani jednej wypowiedzi Tuska, w której Tusk by powiedział, że popiera budowę Nord Stream 2. Więc to też ta prorosyjskość miała swoje granice, natomiast to się zmieniło po, w moim przekonaniu, katastrofie smoleńskiej, a konkretnie po, jeszcze później, rok później, po raporcie Anodiny, tej komisji rosyjskiej, która oskarżyła o katastrofę smoleńską wyłącznie stronę polską. I wtedy Tusk zrozumiał, że został oszukany. Moim zdaniem popełnił błąd bezpośrednio w dniu katastrofy smoleńskiej, dniach następnych. Tu moim zdaniem za późno dokonał tego zwrotu. On po prostu powinien był żądać międzynarodowego śledztwa, od samego początku nie zgadzać się na konwencję chicagowską. No ale tutaj jakby zrobił to, co zrobił. To jest sprawa historyczna. Ona dzisiaj w Polsce w 2022 roku naprawdę ma tylko historyczny wymiar. Poza tym wszyscy są zawsze mądrzy po szkodzie, prawda, panie profesorze? To też trochę taki jest mechanizm. Wtedy to się wydarzyło po raz pierwszy w historii. To nie jest tak, że ja kogokolwiek tutaj bronię, tylko no, nigdy takiej sytuacji nie mieliśmy. Nigdy nie mieliśmy z taką sytuacją do czynienia. Wiemy, jak byśmy postąpili już po fakcie bardzo często. Nie, ale pani redaktor, tu będę akurat krytyczny wobec Donalda Tuska, ponieważ pierwszego dnia w dniu katastrofy pojawiły się głosy, że doszło do zamachu. I ci, którzy przytomnie na to patrzyli, zdawali sobie sprawę, że te koncepcje zamachowe będą tym silniejsze, im mniej jasne będzie i przekonujące wyjaśnianie tego. Oddanie stronie rosyjskiej całości śledztwa w oczywisty sposób musiało potęgować w przyszłości różnego rodzaju spekulacje zamachowe. Zresztą moim zdaniem chodziło wyłącznie o propozycję, bo Putin musiałby przyjąć propozycję albo ją odrzucić. Pierwszego dnia, w dniu katastrofy, mielibyśmy jasność co do intencji rosyjskich. Gdyby Tusk powiedział, panie prezydencie, ta katastrofa, czy panie premierze, bo Putin był akurat wtedy premierem, ta katastrofa jest absolutnie bezprecedensowa w powojennych dziejach świata, my proponujemy powołanie międzynarodowej komisji do zbadania, w której Polacy i Rosjanie będą łącznie mniejszość stanowili, a większość członków tej komisji będą tworzyli eksperci z państw trzecich, których wskażemy po połowie Polska i Rosja. I to moim zdaniem, gdyby Putin tą propozycję odrzucił, sprawa byłaby jasna. Intencje rosyjskie nie są czyste. Gdyby ją przyjął, bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. No dobrze, ale panie profesorze, stało się, jak się stało. Przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo, ale też trochę nowych rzeczy się wydarzyło wokół, no przynajmniej prac podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Są nowe informacje dziennikarzy, które czarno na białym pokazują, że Antoni Macierewicz manipulował pracami podkomisji smoleńskiej, że nie publikował materiałów, które podważały czy podawały w wątpliwość tezę o zamachu. Jakie konsekwencje pana zdaniem powinien ponieść za to Antoni Macierewicz i jak pan ocenia reakcję obozu władzy na te informacje? Mówiąc krótko, dziennikarze, jesteście idiotami, bo dokładnie taki przekaz ze strony rządu idzie w naszym kierunku. No wie pani, mnie nie dziwi reakcja władz, bo gdyby przyznano, że Macierewicz manipulował, no to byłby to gigantyczny cios wizerunkowy w rząd Prawa i Sprawiedliwości, właściwie w jeden z fundamentów ideologii PiS, czyli tak zwaną religię smoleńską, bo tu nam kazano wierzyć i właśnie dla PiS-u dzisiaj głównym argumentem, że Putin mógł dokonać zamachu, jest jego agresja w Ukrainie. No, bo skoro Putin może mordować ludzi na wielką skalę w Ukrainie, to mógł przecież też spowodować zamach na polskiego prezydenta. No tylko, że to jest rozumowanie dość, powiedziałbym, prymitywne i mnie ono kompletnie nie przekonuje. Natomiast to, że Antoni Macierewicz starał się udowodnić koncepcję wybuchu na pokładzie prezydenckiego Tupolewa, no to jest sprawa jasna, on robi wszystko, żeby to udowodnić i widać po kolejnych osobach, które z tego otoczenia Macierewicza odpadały na różnych etapach jego prowadzenia, jeszcze przed podkomisją smoleńską, później w podkomisji smoleńskiej, że wszyscy, którzy mają wątpliwości, czy w trakcie badań nabierają wątpliwości co do tezy o zamachu, są przez Macierewicza usuwani. No i najprawdopodobniej, ja nie chcę się wypowiadać w sprawie tego amerykańskiego raportu, ale to jest do zweryfikowania. No, ktoś ewidentnie się mija z prawdą. Albo dziennikarze TVN-u nie mówią nam prawdy, twierdząc, że ten raport został udostępniony, albo raczej Antoni Macierewicz. No wygląda po wypowiedziach premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego, że Antoni Macierewicz mija się z prawdą, mówiąc, że już wszystko ujawnił. Ale zresztą, panie profesorze, przepraszam, wejdę w słowo na chwilkę, dlatego że a propos tego, o czym pan mówi, jest bardzo znamienny komunikat ze strony Antoniego Macierewicza, w którym to komunikacie on mówi oczywiście, że wszystko, co zostało opublikowane w tym materiale dziennikarzy, jest nieprawdą, dlatego że wszystkie kluczowe
materiały zostały udostępnione. I tutaj ważne jest to słowo kluczowe, prawda? On nie pisze, że wszystkie. No więc właśnie, Antoni Macierewicz w tych ostatnich dniach moim zdaniem sformułował dwa przekazy. Pierwszy zbyt pochopnie, że wszystko zostało ujawnione, po czym zreflektował się, że został przyłapany na kłamstwie i teraz mówi, że wszystko, co istotne czy kluczowe, zostało ujawnione. No w rzeczywistości to jest klasyka manipulacji. Antoni Macierewicz jest jednym z najbardziej wytrawnych manipulatorów, jakich mamy w polskiej polityce. Tyle tylko, że jest moim zdaniem już kompletnie niewiarygodny. Znaczy on już tyle razy, już nie chcę przypominać historii, którą swego czasu powielał o tych dwóch osobach, które miały przeżyć katastrofę, już mówił o tym publicznie. No, naprawdę ilość nieprawd, które Antoni Macierewicz przez te 12 lat powiedział na temat katastrofy smoleńskiego, moim zdaniem kompletnie kompromitują. Natomiast oczywiste jest, że obóz rządzący nie może się go pozbyć, no bo to byłoby gigantyczne obciążenie wizerunkowe, przecież prezes Kaczyński latami mu publicznie dziękował za dochodzenie do prawdy. I właściwie PiS ogłosił, że ta prawda została wyjaśniona, no, że był zamach i koniec. No, a kto nie wierzy, jest agentem Putina. Do tego się dzisiaj przekaz PiSu sprowadza. Zresztą w ogóle za chwilę będziemy mieli sytuację, sądząc po tym, co prezes Kaczyński wygaduje w Sejmie, że właściwie każdy, kto się nie będzie zgadzał z PiSem w jakiejkolwiek sprawie, będzie agentem Putina. I do tego się ta narracja tej partii będzie sprowadzała. To właściwie powoduje, że jakikolwiek dialog polityczny w Polsce jest niemożliwy. Czeka nas tylko po prostu potęgujące się wyzywanie polityków z finałem w wyborach przyszłorocznych, które pytanie, czy zakończą ten ponury spektakl, obawiam się, że nie. Panie profesorze, to teraz o sytuacji w rządzie. Wiemy, że pana ministra od ciągnika za 1,5 miliona zastąpił w fotelu wiceministra rolnictwa Janusz Kowalski. No, nie chcę użyć słowa wróg premiera, ale chyba tak by to trzeba było nazwać, bo Kowalski no, wyjątkowo intensywnie pozwalał sobie na krytykę szefa rządu. Jak to czytać pana zdaniem? Bo wszystkie źródła mówią o tym, że Mateusz Morawiecki prawie zemdlał, jak się dowiedział, że Janusz Kowalski wraca do rządu. Jak to jest możliwe, że jest premier, który musi złożyć podpis pod nominacją dla kogoś, kogo nie lubi, kogo nie szanuje, z kim się spiera, kto no, generalnie nie jest dobrym współpracownikiem dla tegoż szefa rządu właśnie. I jakie to może mieć konsekwencje pana zdaniem? Znaczy, zacznijmy od tego, że ja już to wielokrotnie także w tym programie mówiłem i nie będzie to żadna sensacja ani news dla wszystkich, którzy obserwują polską politykę, że my od 2015 roku nie mamy na ulicy, w Alejach Ujazdowskich premiera, tylko mamy, jak kto woli, pełniącego obowiązki premiera, pierwszego wicepremiera albo namiastkę premiera. Rzeczywisty premier urzęduje na Nowogrodzkiej. Wprawdzie przez pewien czas był wicepremierem i urzędował na w Alejach Ujazdowskich, ale nie zmienia to faktu, że realnym premierem w Polsce jest od 2015 roku Jarosław Kaczyński. I mamy oto kolejny dowód tego. Mateusz Morawiecki ma do wyboru albo podać się do dymisji, albo godzić się na odgrywanie tej roli. Jemu to najwyraźniej, jednak dla niego to jest ważniejsze, odgrywanie tej roli premiera. Natomiast wszyscy widzą, że on jest wyłącznie wykonawcą decyzji prezesa Kaczyńskiego. No i tu prezes Kaczyński uznał po raz kolejny, że nie opłaca mu się brać rozwodu ze Zbigniewem Ziobrą na rok przed wyborami, no bo tak by się to musiało skończyć, dlatego że kiedy podjęto decyzję o usunięciu wiceministra Kaczmarczyka, Ziobro to odebrał jako policzek, kolejny zresztą ze strony prezesa Kaczyńskiego, no i postanowił się odwinąć, ponieważ nie może się odwinąć, mówiąc kolokwialnie, prezesowi Kaczyńskiemu, chyba że zerwałby koalicję, no ale to w istocie topi jego partię polityczną. W związku z tym postanowił upokorzyć Mateusza Morawieckiego, z którym od lat ma napięku, no i znalazł takiego polityka, o którym wiedział, że będzie najtrudniejszy do przyjęcia dla Morawieckiego, a więc właśnie owego posła Kowalskiego, i przedstawił jego kandydaturę, co prezes Kaczyński pewnie też bez entuzjazmu, ale zaakceptował. Natomiast premier Morawiecki będzie w związku z tym poddawany kolejnym próbom odporności i swojej uległości wobec Kaczyńskiego, bo nie mam cienia wątpliwości, że poseł, a teraz już wiceminister od dzisiaj Kowalski, głównie będzie się zajmował krytyką swojego szefa, czyli formalnego szefa, czyli premiera Morawieckiego, tak jak to czynił już wcześniej bardzo intensywnie. W związku z tym zobaczymy, co Mateusz Morawiecki na to. Czyli podsumowując, czeka nas kolejny, jeszcze ostrzejszy etap napięć wewnętrznych między Solidarną Polską a PiS-em, którą będą napędzały właśnie kolejne wypowiedzi ministra czy wiceministra Kowalskiego. Panie profesorze, tylko problem polega na tym, że my oczywiście sobie z takiego politologicznego, dziennikarskiego punktu widzenia to opowiadamy, tłumaczymy, analizujemy.
Tylko jak taka nominacja takiego pana Janusza Kowalskiego świadczy o kondycji państwa i o standardach, które obowiązują przy powoływaniu składu rządu polskiego? No jakie kompetencje ma Janusz Kowalski? Co on wie na temat rolnictwa? No trudno się dziwić, że rolnicy dostali niemal szału, jak się dowiedzieli o tej nominacji. Tym bardziej, że mamy czas bardzo mocno kryzysowy. Także w rolnictwie. Rolnicy także narzekają na to, że jest im potwornie ciężko. No nie będę teraz wymieniać wszystkich składowych tego kryzysu, ale one są niepodważalne. Znaczy, gdzie my żyjemy po prostu? Znaczy, no, pani redaktor, ale to jest tak, że politycy decydują o tym, kto tworzy rząd, a wyborcy raz na 4 lata mają szansę, żeby tych polityków ocenić. Jak wiadomo, generalnie Prawo i Sprawiedliwość było dotąd partią najpopularniejszą wśród rolników. Jeżeli jest tak, jak pani mówi, no to mamy sytuację, że rolnikom się ta kandydatura szalenie nie podoba, no to za chwilę PiS straci ileś rolniczych głosów i to będzie bardzo kosztowna decyzja, ale ile, to dowiemy się w przyszłym roku. Ja też mam wątpliwości, czy poseł Kowalski się nadaje do resortu rolnictwa, no ale wie pani, PiS twierdzi, że wygrał i ma rację, wygrał wybory, więc decyduje. W moim przekonaniu nie leży w ogóle w interesie PiS-u dalsze utrzymywanie koalicji z Solidarną Polską, no ale prezes Kaczyński uważa inaczej, no bo gdyby zerwał rzeczywiście koalicję z Solidarną Polską, no to musiałby w praktyce albo przez rok podtrzymywać rząd Mateusza Morawieckiego jako rząd mniejszościowy, albo doprowadzić do przedterminowych wyborów. Prezes Kaczyński tego nie chce, więc uznał, że musi tego nieszczęsnego Zbigniewa Ziobrę ze sobą ciągnąć do wyborów. Natomiast moim zdaniem powrót Kowalskiego do rządu czyni znacznie mniej prawdopodobną koalicję dalszą w ramach Zjednoczonej Prawicy Solidarnej Polski z PiS-em, bo poseł Kowalski już kilkakrotnie w przeszłości dawał do zrozumienia, że wcale Solidarna Polska nie musi iść z PiS-em, może iść z Konfederacją do następnych wyborów i że właściwie z tym PiS-em to w ogóle nie warto iść, no bo oni zdradzili interesy Polski. Tu się cała ta antyeuropejska retoryka posła Kowalskiego rozwija w tym punkcie, której oczywiście punktem centralnym jest Mateusz Morawiecki jako ten najbardziej nieudolny premier, który sprzedał polskie interesy w Brukseli. I w związku z tym przy takiej retoryce, którą teraz poseł Kowalski będzie rozwijał w rządzie, w moim przekonaniu albo zostanie znowu odwołany niedługo, co wywoła kolejny kryzys wewnątrz koalicji rządowej, albo będzie skutecznie utrudniał dogadanie się prezesa Kaczyńskiego z ministrem Ziobrą przed następnymi wyborami. Tak czy owak, z punktu widzenia opozycji, to jest bardzo dobra wiadomość. Opozycja może tylko na tym konflikcie skorzystać. No pytanie, czy będzie potrafiła, bo i tu wraca, kończąc odpowiedź na pani pytanie, to jest tak, że rolnicy mogą się już po tej decyzji kolejnych czuć rozczarowani rządami PiS-u, no ale zawsze jest pytanie, to w takim razie, kogo mamy poprzeć? No i tutaj się pojawia Donald Tusk, który ma ogromnie negatywny elektorat, zwłaszcza na wsi, i bardzo wielu rolników może po prostu w związku z tym uznać, to w takim razie zostajemy w domu albo głosujemy na agrounię. Trudno powiedzieć, natomiast PSL? Nie sądzę. A PSL ma szansę. Czarowani PiS-em przenosili głosy na Platformę Obywatelską. A PSL ma szansę, pana zdaniem, odzyskać serca, tak to nazwę, rolników, czy nie bardzo? Znaczy, może próbować, natomiast mam wrażenie, że PSL coraz bardziej zaczyna wychodzić z polskiej wsi w kierunku miast i miasteczek i bardziej się już rysuje nie jako partia rolników, tylko jako partia, powiedziałbym, jeśli już to wiejskiej inteligencji, czy powiedziałbym, no, drobnych przedsiębiorców, o bardzo centrowych poglądach. Rolnicy potrzebują raczej, jak tak ich widzę, kogoś bardzo radykalnego w tym sensie, bo myślałem, agrounii będzie łatwiej zyskiwać głosy rolnicze niż PSL-owi, ale oczywiście jakaś część może wrócić do PSL-u, to pokażą następne wybory. Panie profesorze, wczoraj został złożony do laski marszałkowskiej projekt, który przesunąć ma termin wyborów samorządowych na rok 2024. Czy jest pan zaskoczony, że sprawa jest załatwiana tak szybko i dlaczego tak szybko? No cóż, ona jest dlatego tak szybko załatwiona, że niestety ku mojemu rozczarowaniu prezydent Duda zdaje się, że jest skłonny się zgodzić na to, bo udzielił takiego wywiadu, w którym powiedział pokrętnie, powołując się na jakieś wypowiedzi członków Państwowej Komisji Wyborczej, chociaż nie ma stanowiska oficjalnego Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie, że Państwowa Komisja Wyborcza ma wątpliwości, czy to się da technicznie przeprowadzić. No ja nie kryję, że jestem rozczarowany postawą prezydenta Dudy, natomiast działanie PiS-u mnie nie dziwi, bo PiS działa na swoją korzyść. O co w tej sprawie chodzi? Otóż między
krótszym możliwym terminem wyborów parlamentarnych, a najdłuższym możliwym terminem wyborów samorządowych jest 6 tygodni. I w moim zdaniem oczywiście nie jest to łatwe, ale jest to technicznie wykonalne. Przy odpowiednim przygotowaniu jest rok czasu, żeby się przygotować, żeby te jedne i drugie wybory przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami jesienią przyszłego roku. Tyle tylko, że dlaczego PiS tak nie chce tego? Otóż głównym powodem jest to, że bardzo wielu polityków PiSu musiałoby w takim razie podjąć decyzję. Czy kandydują do Sejmu, gdzie wiadomo, że część z nich się nie dostanie, ale wtedy nie mają już spadochronu, bo skoro wybory samorządowe będą tuż potem, nie będą już w stanie kandydować w wyborach samorządowych. I część z nich zostałaby na lodzie. Więc oni chcą mieć komfort posiadania spadochronu, że jak im się nie uda do Sejmu jesienią przyszłego roku, to będą sobie mogli spokojnie do różnych samorządowych władz kandydować wiosną 2024 roku. I to jest główny powód. Plus drugim powodem jest obawa prezesa Kaczyńskiego, że gdyby się coś nie powiodło w wyborach do Sejmu, to może rzutować na wynik wyborów samorządowych, w związku z tym albo odwrotnie. No w każdym razie generalnie, jeśli jedne i drugie wybory są blisko siebie, no może się powtórzyć sytuacja choćby z 2005 roku, kiedy najpierw sukces PiS-u w wyborach parlamentarnych, później pomógł prezesowi Lechowi Kaczyńskiemu zostać prezydentem. Bo tak już jest, że jak się wahadło polityczne przesuwa w jedną stronę, to jeśli wybory są dosłownie kilka tygodni później, to zazwyczaj to wahadło już się nie zmienia, tylko idzie dalej w stronę partii, która, czy postaci, która wygrała jej obozu politycznego. I to jest prawdziwy powód, dla którego PiS próbuje, no mówiąc krótko, po raz kolejny pogwałcić ducha konstytucji. Bo wprawdzie w konstytucji nie ma kadencji określonej na 5 lat wyborów samorządowych, czy władz samorządowych, natomiast jest wyraźnie powiedziane, że trzeba przestrzegać kadencyjności i tylko sytuacje nadzwyczajne, takie jak klęska żywiołowa czy stan wojny, mogą sprawić, że wybory się przesuwa. Tutaj nie ma takiego zagrożenia w moim przekonaniu. No tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość nie widziało problemu, kiedy wielu ostrzegało, że będzie właśnie taka wyborcza kumulacja i tłumaczenie się wyborczą kumulacją no trochę chyba kulą w płot, bo tutaj z kolei wybory samorządowe nałożą się z europejskimi. Dokładnie tak, to jest dodatkowy paradoks, że jeżeli mówi się w PiS-ie, że to będą w kwietniu bardzo dobry termin, to przypomnijmy, że w maju 2024 roku w całej Europie, a więc i w Polsce, w całej Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Więc też będziemy mieli dwa elekcje na przestrzeni kilku tygodni. Więc podsumowując, jest to ewidentnie gra polityczna, natomiast ponieważ pan prezydent niestety chyba w zamian za głowę Jacka Kurskiego, bo takie znajduje wytłumaczenie, tego postanowił tym razem PiS poprzeć, no to poprze, no i będziemy mieli to przesunięcie. Wydaje mi się, że tutaj jest szans na to, żeby ktokolwiek, czy na przykład Paweł Kukiz, czy jacyś inni wspierający rząd PiS-u za tym nie zagłosowali, wydaje mi się niewielki. Dobrze, panie profesorze, że pan przypomniał mi ten krótki wątek, bo zapomniałabym pana o to spytać. Skąd nam wyskoczy niedługo pana zdaniem Jacek Kurski? No nie wiem, to jest tajemnicza dla mnie sprawa. Ja zakładam, że jednak będzie szefem kampanii wyborczej PiS-u, bo prezes Kaczyński docenia jego talenty propagandzisty. Ja zresztą też doceniam, uważam, że to jest najwybitniejszy propagandzista w dziejach III RP. No jest pytanie, czy Jacek Kurski po tym upokarzającym sposobie, w jakim go odwołano, będzie aż tak w pełni zaangażowany w kampanię PiS-u, ale myślę, że tak, bo on sobie zdaje sprawę, że poza PiS-em już nie ma dla niego chyba życia politycznego. No chyba, że Zbigniew Ziobro by go przygarnął, ale powiedzmy sobie jasno, Zbigniew Ziobro sam może mieć problemy z przetrwaniem w polskiej polityce, jeśli go prezes Kaczyński z kolei nie przygarnie, więc wszyscy płyną na jednej łódce i myślę, że tutaj raczej będzie miejsce Jacka Kurskiego, a nie w rządzie, jak niektórzy spekulowali, bo znana jest niechęć wzajemna premiera Morawieckiego z Jackiem Kurskim. Wsadzanie po pośle Kowalskim z kolei Jacka Kurskiego do rządu byłoby chyba dla Mateusza Morawieckiego już gigantycznym upokorzeniem i prezes Kaczyński mu go oszczędzi, zatem spodziewam się uroczystego mianowania Jacka Kurskiego doradcą osobistym prezesa Kaczyńskiego do spraw kampanii wyborczej, w perspektywie szefem sztabu wyborczego PiS-u. Taka jest moja spekulacja, bo oczywiście nie mam żadnej wewnętrznej wiedzy o tym, co się w Prawie i Sprawiedliwości i u prezesa Kaczyńskiego wokół Jacka Kurskiego dzieje. Pamiętamy dziadka z Wehrmachtu, pamiętamy o tym, że Jacek Kurski nazywany był bulterierem, rzeczywiście przegryzał tętnicę, właściwie jeńców nie brał, jak to mówi młodzież, prowadząc kampanię wyborczą. On się tak określił. Tak, w związku z tym wszystko wskazuje na to, że ta przyszłoroczna kampania, o ile dojdzie do wyborów, będzie bardzo ostra. No zdecydowanie tak. Ja nie mam cienia wątpliwości, że przyszłoroczna kampania, ona się już zaczęła, to będzie najbrutalniejsze starcie w dziejach III Rzeczpospolitej.
dlatego że stawka tych wyborów jest niezwykle wysoka. Ja wprawdzie nie podzielam poglądów niektórych polityków i opozycji, zwolenników opozycji, którzy mówią, że jeśli PiS wygra po raz trzeci, to już demokracja w Polsce się skończy i zawsze będzie wygrywał. Natomiast jest faktem, że w tej chwili, powiedziałbym, obie strony są niezwykle zdeterminowane, żeby wygrać. Z prostego powodu PiS osłabł, to jest wyraźnie widoczne i jeszcze osłabnie. Natomiast z drugiej strony nie jest w sytuacji skazanej na przegraną. Mieliśmy w przeszłości takie sytuacje, że formacja rządząca na rok przed wyborami miała już tak niskie sondaże, że było jasne, że nie ma szans na przedłużenie swoich rządów. To nie jest ten przypadek. Mamy szanse wyrównane i w moim przekonaniu tak naprawdę prawdziwa walka o to, kto będzie rządził Polską, rozegra się w Sejmie już wyłonionym w przyszłorocznych wyborów, ponieważ tam nie będzie stabilnej większości miał nikt. Czyli inaczej mówiąc, zacznie się wyrywanie sobie posłów, żeby stworzyć większość rządową. Tak w świetle tych sondaży, które dzisiaj mamy, widzę przyszły Sejm. Czyli PiS nie ma samodzielnej większości, ma za to największy klub i pytanie, czy znajdzie koalicjanta. I to będzie to pytanie, czy też powstanie tak zwana kordonowa koalicja antypisowska. I to pytanie, moim zdaniem, będzie nad nami wisiało do końca, aż do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów, a nawet parę dni po nich, bo jak mówię, nie wierzę w taką zmianę w nastrojach społecznych, żeby na tydzień czy miesiąc przed wyborami było z góry wiadomo, która strona wygra. Panie profesorze, to na sam koniec jeszcze o wczorajszym wystąpieniu Donalda Tuska w Poczdamie na rozdaniu nagród M100 Media Award. On wygłosił laudację na prośbę Władimira Kliczki i wielu jest bardzo zaskoczonych taką twardą postawą wobec partnerów Unii Europejskiej, wobec Niemców przede wszystkim. Ja tylko krótki fragment przytoczę. Gdyby pomoc ze strony wszystkich krajów Zachodu, a mówię szczególnie o dostawach broni, była szybsza i większa, to na Ukrainie nie zginęłoby tyle dzieci, tyle kobiet nie byłoby zgwałconych i zamordowanych. Jeżeli poczucie winy i odpowiedzialności za drugą wojnę ma Niemców do czegoś zobowiązywać, to właśnie do pełnego zaangażowania się po stronie Ukrainy w obronie przed agresorem i do poważnego uczciwego podejścia w kwestii zadośćuczynienia strat narodom, które zapłaciły najwyższą cenę za szaleństwa nazizmu. Był pan zaskoczony tak mocnymi słowami, no bo chyba oboje się zgodzimy, że to są dość mocne słowa Donalda Tuska. Tak, to są bardzo mocne słowa i bardzo się cieszę, że Donald Tusk je powiedział jako obywatel, bo ja się mogę tylko pod nimi podpisać. Natomiast ja je jako politolog doskonale rozumiem. No, Donald Tusk jest nieustannie oskarżany przez obóz rządzący o to, że jest niemieckim agentem, że popiera we wszystkim Niemcy. No to przemówienie ma pokazać tym, którzy mają co do tego wątpliwości, że mają je słusznie, że Donald Tusk oczywiście jest zwolennikiem sojuszu polsko-niemieckiego i ścisłej współpracy, ale nie jest niemieckim agentem, bo jako taki pewnie by takich słów nie wypowiadał, nie pouczałby w istocie rzeczy władz niemieckich, co nie zmienia faktu, że i tak będzie atakowany za to przemówienie, ponieważ będzie przedstawiany jako polityczny kameleon. No, ale motyw polityczny jest dla mnie jasny. Donald Tusk stara się pokazać polskim wyborcom, że obraz, który kreśli na jego temat rządowa propaganda, jest nieprawdziwy i z tego także wynika to przemówienie, ale jakby niezależnie od tej gry politycznej, która za tym stoi, ja się cieszę, że on to powiedział, bo być może to przeważy szale w Niemczech, czy przyczyni się do przeważenia szali w Niemczech, w których toczy się ewidentnie walka między, najkrócej mówiąc, obozem prorosyjskim a antyrosyjskim. Tam jest naprawdę ogromny bój polityczny o to, w jakim zakresie Niemcy się powinny zaangażować po stronie Ukrainy i moim zdaniem polska strona powinna robić wszystko, żeby popierać obóz antyrosyjski w Niemczech. To jest w naszym geopolitycznym, długofalowym interesie. I Donald Tusk się do tego przyłączył, za co mogę mu podziękować. Nie ma żadnego powodu, żeby takie państwa jak Niemcy, Francja czy Włochy mniej angażowały się w pomoc Ukrainie niż Stany Zjednoczone, Polska czy kraje bałtyckie. Tylko polityczni ślepcy mogą ignorować fakt, że Rosja od dawna prowadzi wojnę z NATO i Unią Europejską, mówi Tusk. I ja rozumiem, że pan tutaj położył nacisk na kwestie wewnętrzne, tylko pytanie, jak te słowa, jakie efekty, jakie konsekwencje mogą przynieść właśnie w Europie, w zachodniej Europie. No wie pani, to czas pokaże, to znowu nie jest tak, że Donald Tusk ma jakieś ogromne wpływy w Europie. Na pewno to jest kwestia oddziaływania na opinię publiczną. Tego typu wystąpienia z całą pewnością dają do myślenia wielu ludziom w tych krajach właśnie Europy Zachodniej. Być może część z nich ta argumentacja przekona, że nie leży w interesie tych państw takich jak Niemcy, Francja czy Włochy dalsze wspieranie Rosji, bo Rosja po prostu reprezentuje kompletnie inne wartości, raczej antywartości niż Europa.
I nawet jeżeli handel z Rosją był i mógłby być intratny, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że Europa Zachodnia jest po drugiej stronie barykady z Rosją, a trwa wojna. I w związku z tym trzeba się wyrzec części tych intratnych interesów, być może przeżyć ciężką zimę, ale po to, żeby się uniezależnić energetycznie od Rosji. Bo to, że Rosja próbowała sobie Europę, całą Europę na smyczy energetycznej nałożyć na smyczy energetyczną, jest dla dzisiaj dla wszystkich oczywiste. Mm. Tylko część ludzi w Europie Zachodniej ciągle uważa, że Ukraina nie jest warta rezygnacji z tych intratnych interesów z Rosją. No i tutaj dobrze, że akurat w tej sprawie cała polska klasa, czy niemal cała polska klasa polityczna mówi jednym głosem. To jest akurat rzecz unikalna i jestem nią bardzo zachwycony. Ja bym bardzo chciał, żeby jeszcze w kilku innych sprawach polscy politycy się potrafili dogadać, tak jak się potrafili jednak ponad podziałami porozumieć w sprawie polityki proukraińskiej, choć się nieustannie oskarżają o różne inne rzeczy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Antoni Dudek, państwa gościem. Spokojnego, dobrego dnia życzę i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam panią, pozdrawiam wszystkich.